Witamy Państwa na konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki po meczu Polska-Litwa. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Na sali mamy mikrofony, proszę o korzystanie z mikrofonów. Dobry wieczór. Bartłomiej Zaręba, Kraków Bliżej. Panie trenerze, myślę, że chyba nie tylko ja byłem zaskoczony pozycją dzisiaj prawej obrony. Czy przewiduje pan Kapiego w roli prawego obrońcy na Mistrzostwa Europy? Nominalną koronną pozycją dla Bartka to oczywiście jest, czy to pozycja lewego pomocnika, prawego, czy też w środku pola. Bartek na tych pozycjach spisywał się bardzo dobrze. Między innymi dlatego go powołałem do reprezentacji. Natomiast temu służą gry kontrolne, aby pewne warianty zarówno ustawienia taktycznego, jak i personalnego przećwiczyć. Nie wiadomo, co może się zdarzyć na mistrzostwach, jakich rozwiązań będziemy potrzebowali. Mam tutaj na myśli, czy defensywne, czy ofensywne, również co do bloku obronnego, stąd dzisiaj próba Bartka na takiej pozycji. Bartek jest zawodnikiem o bardzo dużej skali talentu, stąd jego umiejętność do gry na różnych pozycjach jest bardzo duża. Próbowaliśmy w grach wewnętrznych Bartka na tej pozycji i dzisiaj spróbowaliśmy już w meczu między Państwowym spisywał się Bartek dzisiaj poprawnie. Natomiast odpowiadając już bardzo krótko na pytanie, nie. Bartek jest przewidziany na tych pozycjach, które na początku wymieniłem. Proszę, Michał. Michał Jałański z Interi. Panie trenerze, chciałem zapytać, bo mnie najbardziej zaskoczyło, bo ja rozumiem jakby zasłonę dymną, prawda, przed na 6 dni przed pierwszym meczem, ale że nie skorzystał pan z szansy, żeby bardziej była taka podstawowa obrona. Wiadomo, Michał Pazdan nie mógł grać, tam są pewne problemy. Skąd taki pomysł na takie zestawienie w ogóle całego bloku defensywnego? Przed chwilą między innymi odpowiedziałem na to pytanie, że po to są gry kontrolne, aby pewne ustawienia personalne sprawdzić. Dążymy cały czas do stabilizacji bloku obronnego, również jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę i to pokazaliśmy w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Przychodzi również czas prób i staramy się wykorzystać praktycznie każde spotkanie, tym bardziej na kilka dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy. Również wiąże się to z tym, aby wszyscy zawodnicy byli w optymalnej dyspozycji już 12 czerwca, a co za tym idzie, niektórzy potrzebują trochę innego treningu, trochę innego rytmu meczowego, stąd taki skład, a nie inny. Krzysztof Bąk, Polsat News, dobry wieczór. Panie trenerze, chciałem na początku prosić o kilkuzdaniowe podsumowanie tego meczu. Jakie wnioski pan wyciągnął? Czy jest pan zadowolony z tych wyników różnych testów, różnych ustawień? I też zapytać, bo rywal był innej klasy, ale wydaje mi się, że po zawodnikach już widać, że oni są w nieco innej dyspozycji niż kilka dni temu w Gdańsku. Czy też z tego postępu jest pan zadowolony i czy to idzie tak zgodnie z tym założonym przez pana planem? Dziękuję. Bardzo wartościowy sprawdzian. Litwini okazali się bardzo trudnym, wymagającym przeciwnikiem. Grali bardzo agresywnie, bardzo ostro i dobrze. Był to doskonały sprawdzian przed naszym pierwszym meczem z Irlandią Północną, gdzie Irlandczycy prezentują podobny styl. Dlatego też zawodnicy byli przygotowani na walkę od pierwszego gwizdka i tak ma być we Francji. Chcemy osiągnąć najlepszy wynik i najlepszą dyspozycję właśnie tam.
Szkoda kilku bardzo dobrych pozycji dzisiaj wypracowanych, gdzie Litwini z dużą ofiarnością starali się wybronić kilka sytuacji i to im się udało. No szkoda, że kibice nie zobaczyli bramek, bo cały czas nas bardzo wspierają i rzeczywiście sprawilibyśmy im trochę radości, ale myślę, że najważniejsze, aby forma była we Francji i jeszcze zdążymy nacieszyć kibiców. Remigiusz Półtorak, Dziennik Polski. Panie trenerze, czy Michał Pazdan ma jakiś uraz, a jeśli tak, to jak poważny? Jak pan oceni dzisiejszą grę Grzegorza Krechowiaka? Michał uraz wczoraj po treningu zgłosił drobny uraz, natomiast nie jest to nic poważnego. Kilka dni przed wylotem nie chcieliśmy ryzykować zdrowia zawodnika. Myślę, że Michał będzie gotowy już na pierwszy mecz z Irlandią, nawet że jutro będzie trenował pierwszy raz we Francji. To się okaże jutro po opinii lekarza będziemy mogli podejmować decyzję. Grzegorz Krychowiak jest zawodnikiem bardzo ważnym dla naszego zespołu. Zarówno jeżeli chodzi o działania obronne, jak i również ofensywne. Zawodnik bardzo inteligentny, który swoją postawą potrafi zarówno wpłynąć na to, aby drużyna grała jeszcze bardziej dynamicznie. Dzisiejszy mecz należy zaliczyć do udanych. Grzegorza widać po dłuższej przerwie jest w odpowiedniej dyspozycji i z pewnością pomoże nam bardzo już we Francji. Michał Szatkowski, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, chciałem zapytać, czy poza tym drobnym problemem Michała Pazdana wszyscy piłkarze, reszta 22 zawodników jest w pełni zdrowa? To pierwsze pytanie, a drugie, czy wybrał pan już pierwszego bramkarza na Mistrzostwa Europy i czy powie pan o tym bramkarzom dzisiaj, czy dopiero tuż przed meczem z Irlandią Północną? Dziękuję. Zobaczymy. Po konsultacji medycznej, jak to będzie wyglądało co do zdrowia Kamila Grosickiego po dzisiejszym meczu. Mam nadzieję, że wieczorem będę miał takie informacje. Natomiast po dokładnej analizie tego meczu podejmiemy decyzję co do wyboru na pozycji numer jeden bramkarza. Jeszcze nie, takiej decyzji nie podjąłem. Oczywiście w pierwszej kolejności dowiedzą się o tym bramkarze, a tą decyzję podam tuż przed meczem z Irlandią. Jeśli nie mamy więcej pytań, dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Do zobaczenia z częścią z Państwa we Francji, a pozostałe mówimy do widzenia. Dziękujemy.